Uważam start za udany. Wiadomo, jeden błąd się zdarzył, troszkę na skoku zostałem. No ale cóż, samo pływanie było bardzo dobre, tylko właśnie niestety na początku troszkę zostałem i to mnie kosztowało to podium. No ale wiadomo, jeżeli się nie wygrywa, to się wyciąga wnioski, a ja na pewno je wyciągnę i postaram się, aby te wyniki były jeszcze lepsze w przyszłości. Same zawody uważam za bardzo udane. Na pewno jest to wielkie źródło dla mnie wniosków właśnie na przyszłość, tak jak wcześniej wspomniałem. No i co, jeżeli chodzi o to 25-0 na setkę, wyścig tak się potoczył wtedy. Dzisiaj to była po prostu inna dyspozycja dnia. Sądzę, że wiadomo, nie zawsze frekwencja to się równa większa prędkość i właśnie to zobaczyliśmy na tej 50. Na setce byłem spokojniejszy na tą pierwszą 50, frekwencja była niższa, a płynąłem szybciej, więc no właśnie tutaj kolejne wnioski są i trzeba po prostu to wdrażać w trening i trzeba to przeanalizować. Właśnie jak teraz wracamy z Japonii, to zaczynam 3-tygodniowe wakacje. W planach mam na pewno pojechać do domu, odwiedzić rodzinę i odciąć się na chwilę od pływania i zregenerować się i psychicznie, i fizycznie. Chyba hat-trick Molly O'Callaghan, tak mi się wydaje. I rekord świata na 200 kralem Federiki Pellegrini, który został pobity. No to jest no niesamowity wyczyn.